dobry. Dzisiaj czwartek, 4 czerwca. Czytam teksty biblijne przeznaczone na dzisiaj z książeczki z Biblią na co dzień. Pierwszy fragment pochodzi z pierwszej księgi Samuela, z 17 rozdziału. Dawid odpowiedział Goliatowi: Ty wyszedłeś do mnie z mieczem, z oszczepem i włócznią, a ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów. Oraz drugi fragment z 6 rozdziału listu do Efezjan. Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii pokoju. Bóg wywraca nasze myślenie do góry nogami. Tę prawdę w sposób szczególny pokazują nam nasze dzisiejsze teksty biblijne. W pierwszym Dawid, zwykły pasterz, bez zbroi, bez tarczy ani miecza, staje naprzeciwko uzbrojonego po zęby, potężnie zbudowanego olbrzyma, Goliata. Świadkowie tego wydarzenia z pewnością przecierali oczy ze zdumienia, bo w myślach oni już znali wynik walki, wiedzieli, jak to się skończy. Ale jednak, jak my doskonale wiemy, znając całą historię, wiemy, że Bóg sprawił, że mocno się zdziwili. Bóg pokazał w tej historii, że to nie siła ani moc zdecydowało o zwycięstwie Dawida, lecz jego wiara i jego zaufanie Bogu. Bóg wywraca nasze myślenie do góry nogami. Walka Dawida z Goliatem to nie, wbrew temu, co czasem można usłyszeć od niektórych chrześcijan albo w niejednym kościele, to nie jest walka dobrych ludzi ze złymi ludźmi. To nie jest walka chrześcijan z poganami, wierzących z niewierzącymi. Bo przecież chrześcijaństwo nie może być wymierzone przeciwko komukolwiek. Czy to pojedynczemu człowiekowi, czy też całej grupie ludzi. Drodzy, przecież krucjaty już były w naszej historii. Wiemy, jak się skończyły i do czego doprowadziły. Walka z drugim człowiekiem, z Bogiem na sztandarach, to już na pewno nie jest chrześcijaństwo. Walka Dawida z Goliatem to walka dobra ze złem, wiary z niewiarą, nadziei z beznadzieją. To walka, w której jesteśmy zanurzeni, żyjąc w tym świecie. To nasze codzienne zmaganie się z naszym własnym złem, z naszą własną niewiarą i z naszym własnym brakiem nadziei. Z tymi wszystkimi, które są w naszym życiu i które pojawiają się, kusząc nas. Bo prawda jest taka, że każdy z nas w swoim życiu ma swojego Goliata. Goliata, z którym musimy mierzyć się każdego dnia. Goliata, z którym musimy mierzyć się każdego dnia. Jak pokonać Goliata? Za pomocą zbroi, o której czytamy w liście do Efezjan. Tutaj po raz kolejny Bóg totalnie wywraca nasze myślenie do góry nogami. Bo Boża zbroja, mimo tego, iż odwołuje się do obrazu militarnego, z pola bitwy, to tutaj w liście do Efezjan została opisana w sposób totalnie, zupełnie niemilitarny. Buty pokoju, pancerz sprawiedliwości, pas prawdy, a dalej czytamy także o przyłbicy zbawienia, o tarczy wiary, a także o mieczu ducha. Tym nie da się, drodzy, walczyć na ludzki sposób. Pokój, sprawiedliwość, prawda są nam potrzebne nie do walki z drugim człowiekiem, ale do walki z naszymi własnymi Goliatami. Tymi, którzy zjawiają się w naszym codziennym życiu, prowokując nas do tego, byśmy odpowiadali agresją na zachowanie drugiego człowieka, którzy pchają nas w kłamstwo, w nienawiść, w pogardę czy też w przemoc
w stosunku do drugiego człowieka. Z tymi Goliatami mamy walczyć za pomocą Bożej zbroi, prawdy, pokoju i sprawiedliwości. Bóg wywraca nasze myślenie do góry nogami, byśmy walczyli już nie z człowiekiem, ale ze złem. Złem, które otacza nas, ale także tym złem, które jest w nas samych. Walczmy, posługując się Bożą zbroją, sprawiedliwością, prawdą, pokojem. Po drodze, prawda jest taka, że tylko w ten sposób możemy zdobywać ten świat dla Chrystusa. Tylko w ten sposób możemy szerzyć Jego miłość i tylko w ten sposób stajemy się autentycznymi naśladowcami naszego Mistrza, Jezusa Chrystusa. Amen.